Na razie dużo szarpanej gry, gdzieś tam wybijanie, do góry. Akcji składniowych brak. Składniowych. Ale... Składniowych! Ty masz dobrą składnię! Dziękuję. Akcja składniowa jest taka, po której zawodnik pełnym zdaniem po kilku przycinkach wypowie się na temat tej akcji. Także to jest akcja składniowa. A, lankieta się grzeje. O, ale piłka. I teraz Karol. Co on zrobi z tą piłką? Jakby ktoś magiczną różdżką jej dotknął. Do Grześka. Grzesiek, jakby ktoś młotkiem jej dotknął. Temu to Mackiewicz? Mackiewicz, wrzucenie? Dobrze, tylko tam się źle ustawili. Krzysiu! Bramkarz! Cenne podpowiedzi trenera drużyny przeciwnej. No, co Marcin powie, to zaraz wcielone w życie. Krzyknął Krzysiu bramkarz i ten zawodnik od razu zauważył, że jest bramkarz faktycznie na boisku, także... Amatorski futbol, tak jak amatorski komentarz, własnymi prawami się rządzi. Nasz komentarz, ja wiem, że się nie podoba, ale przynajmniej może gra się będzie podobać. Uj. O, czerwona, żółta, nie, nic nie było. Piękno, odegraj Mackiewicz i znowu Karol. Ale co? Co czuszcza sam na sam? Który raz? On jest sędzio, leży! Jakiś problem z plecami. Może przeziębił, dość zimno jest. Albo problem z nerkami. Z kręgosłupem właśnie, bo to teraz... Korzonki, to sprawy. Różne rzeczy mogą być. Jeden różny dopiero był. No nieprawda, więcej było. Tak? Tak. Przecież Mackiewicz przerzucił i z tamtej strony był na początku, co oddał uderzenie. To znaczy, nie, wróć. Jeden różny Karola Mackiewicza. Bo my takie statystyki prowadzimy. A, już tak do persony, tak? Un persono? Una matina. Ostatnio w Holandii byłem, to wiesz. Stracciatella felatio. Ale... Ale to jest kopej! I będzie żółta kartka teraz dla zawodnika. Z kurwikami w oczach wszedł! I mamy żółtą kartkę dla trenera chyba Łukasza Niesiora! Nie wytrzymał. Nie wytrzymał. To jego pierwsza kartka w karierze. Chyba tak. Łukasz nie należy do osób agresywnych. Chyba, że jest to sobota wieczór pod Grekiem. Tam włącza mu się bokser. Walka tortilla jest najważniejsza. Jak to nie ma mieszanego? Co ty powiedziałeś? Rzut rożny! Łapie się za głowę. Karny! Gol! Co się wydarzyło? Rzut karny. Rożny. Nożny! Ja bym dał kartkę. Rzut nożny. Spieszmy się oglądać ten mecz, bo może zaraz tak dozerwać. Szybko one się kończą. A jest już nas 100 osób na streamie, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie z całej Polski. Wiemy, że oglądają nas również ludzie spoza Podlasia, także miło nam, że jesteście z nami, oglądajcie. Może widowisko nie jest tak dobre, za to komentarz jeszcze gorszy. Brawo, brawo. To będzie być nasze hasło. Więc albo followują, albo kładą się częściej niż moje koleżanki na studiach. Powiedziałeś! Co? Jeszcze raz? Jesteśmy na żywo? To tak. Jesteś po studiach? Ale gotuje się jak gulasz w garze u Węgra. Nie no, Grzegorz Kulikowski, no gdyby był narzędziem, byłby młotem pneumatycznym. Koszyczku bramkarza. Lubimy to pasji. Słowo koszyczek, co? No tak. A jak jeszcze można to zastąpić? Ręce bramkarza może? W ręce... Nie słyszałem jeszcze takiego określenia. Słyszałeś? W ręce bramkarza. Głupie. Dobra ta herbata. Taka nie za mocna. Jak pasja dzisiaj. No ale znowu to... No i znowu pada i pada, jeden i drugi, naprawdę. Ja znałem takie dziewczyny i one się częściej na nogach utrzymywały. Ten żart już był. 68%! Ja wiem, musiałem do tego wrócić, no. Kuba Puchatek? Dziąc. Kubuś Puchatek. A Kubuś Puchatek. Jeszcze to przegracie. Czy tak mówi prosiaczek? Powiedz, że grill jest po meczu. Widzimy się na kiełbasie. Kozłowski Karol. Nie wiem, dlaczego na niego krzyczał Piotrek. Być może jakiś zawodnik jest inny, który faktycznie gra na boisku, a inny zgłoszony. A tak bywa czasami w mniejszych ligach. Piotrek to sędzia. Piotrek to sędzia. A my tutaj już tutaj. Co to nie... To się insynuacja. Tak. Nie udało się. Dziękujemy, Karol. Dziękuję bardzo. To wszystko byłoby na tyle.